Piękną rzeczą jest zobaczyć, jak te czytania, które daje nam Kościół, wzajemnie się uzupełniają, wzajemnie się przenikają, pogłębiają. Nie zawsze to potrafię zobaczyć, ale tak jest. To jest jedno źródło, z którego te czytania wypływają, z serca Bożego, z tej miłości Pana Boga do mnie, do człowieka, z tej miłości, która się wyraża w Słowie, w tym Słowie, które jest pełne mocy i to Słowo, które ja mogę przyjmować i to Słowo, które może również przemieniać moje życie, o ile dam Mu to miejsce we mnie, o ile Go wpuszczę do mojego życia, o ile się tym Słowem będę karmił, będę moje życie próbował o to Słowo oprzeć. W tych ostatnich dniach widzieliśmy, jak Pan Bóg jest dobry, stwarzając świat, że sam Pan Bóg mówi o tym, że to, co stworzył, było dobre. Bóg sam jest zadowolony ze swojego dzieła. Ten Bóg, który przenika wszystko, który zna wszystko, On widzi, że to jest dobre, bo Bóg jest dobry. Wszystko jest dobre, piękne, bo Bóg jest dobry i piękny. Nie może być inaczej. Z tego źródła, które jest jedyną dobrocią, może popłynąć tylko dobro. I Pan Bóg też, widząc, że pewne rzeczy mogą być niedobre, że zaradza temu. To widzieliśmy wczoraj, że Pan Bóg mówi, nie jest dobrą rzeczą, by człowiek był sam, a więc stwarza dla niego pomoc, która będzie dobra, adekwatna też do sytuacji, w której się znajduje. Ale ta dobroć Boga zakłada również, że człowiek na tą dobroć odpowie w wolności. Nie byłoby to dobrą rzeczą dla człowieka. Nie jest dobrze, żeby człowiek był zniewolony, żeby człowiek nie miał możliwości decyzji. Dlatego Pan Bóg mu tą wolność też daje. Człowiek tej wolności, jak widzieliśmy dzisiaj, nadużył. Ale też, że Pan Bóg jest konsekwentny, jest wytrwały w tym swoim działaniu, w tym swoim zabieganiu o człowieka. I to widzimy dzisiaj w tej Ewangelii, że to, co ludzie zobaczyli, do czego doszli, co mogli na zewnątrz też wypowiedzieć, że wszystko dobrze uczynił. Tak jak Bóg mówił o tym dziele, sam było dobre, tak teraz człowiek rozeznaje to w tym Duchu Bożym, w Duchu Świętym, że tak rzeczywiście jest, wszystko dobrze uczynił. To znaczy, innymi słowy, że patrząc na Chrystusa, ten lud wyznaje, że Chrystus jest Bogiem, że jest tym, który wszystko czyni dobrze. Ale też to dzisiejsze pierwsze czytanie pokazuje, że jest ktoś, kto jest zły, kto w tej wolności, którą dał mu Pan Bóg, wybrał zło, wybrał bunt, wybrał odrzucenie Pana Boga. To jest demon, który sam wybrał zło, jest zły, stał się zły i teraz w to zło również pragnie wciągnąć innych, człowieka, który stoi przed tym wyborem pomiędzy dobrem a złem. I że mu się to udaje, to widzieliśmy w tym pierwszym czytaniu, że człowiek jest kuszony przez demona. Demon pojawia się na tym horyzoncie i od razu co robi, to atakuje człowieka, atakuje poprzez pewne szyderstwo, poprzez dwuznaczność, dwulicowość, podważanie planu Bożego. Rzeczywiście Bóg powiedział. Nie, Bóg powiedział co innego, ale już samo to sformułowanie pytania zasiewa nieufność w sercu człowieka. Czy rzeczywiście tak jest? Muszę to sprawdzić, muszę to zobaczyć, muszę to przedyskutować, muszę się nad tym głębiej zastanowić. Niby tak, ale to jest to zło ze strony człowieka i tutaj już widzimy, że to zło dotyka tego człowieka, że
On już poprzez samą dyskusję z demonem niszczy w sobie to, co ma dobrego. I to jest znowu to powiązanie z Ewangelią. Człowiek głucho-niemy. To jest ten człowiek, który nadużył tych swoich zmysłów, które same w sobie są dobre, które otrzymał jako dobro od Pana Boga, nadużył w złym celu. I to w sposób wręcz taki banalny, wydawałoby się na początku niewinny. Dlatego zaczyna rozmawiać z demonem i zaczyna go słuchać. Demon mówi na niego, a on nadstawia mu ucho. Demon mówi, czy to rzeczywiście Bóg powiedział. I tu w tym momencie ucho powinno się zamknąć na tą mowę demona, na to, co jest pokusą. Ale to ucho się nie zamknęło i w ten sposób to ucho zostało zniszczone. Jeden z naszych współbraci, wielu znajomy, pragnął sobie ucho przeczyścić wykałaczką i jak to pechowiec, sam sobie to ucho oczyścił, przebił błonę w uchu. No i stał się na to ucho głuchym. Taki obraz, takie odniesienie, że my też w raju człowiek i my wszyscy, że pragniemy sobie zrobić teraz dobrze, pragniemy sobie pomóc. Bierzemy tą wykałaczkę, którą nam podaje demon i w tym niby pragnieniu dobra przebijamy sobie ucho, że nie słyszymy w ogóle. To jest ten stan człowieka po grzechu. Miał to ucho, które było otwarte na Pana Boga, na dialog z Panem Bogiem, a poprzez grzech, poprzez to otwarcie ucha na demona, że to ucho zostało zniszczone. Człowiek przestał słyszeć w tym sensie duchowym. Nie słyszy głosu Pana Boga, nie jest w stanie z Nim rozmawiać. Jest głucho, niemy, bo nie słyszy i też na skutek tego defektu też nie jest w stanie właściwie mówić, bo dyskutuje z demonem. Zamiast rozmawiać z Panem Bogiem, zamiast się modlić, zamiast pozostawać w relacji z Panem Bogiem i to swoje słowo jedynie na służbę dobra ustawić, przeżywać, to ustawi je w kierunku zła. Po dialogu z demonem człowiek już nie mówi dobrze, jest głucho, niemy. I dlatego przychodzi Chrystus, żeby go z tej opresji wyrwać, żeby go uleczyć. I to czyni dzisiaj Chrystus. I w tym obrazie głucho, niemego jest każdy człowiek. W wielu rytach, niestety w polskim nie, w rytach chrzcielnych jest również ta czynność, że ten, który chrzci, prezbiter najczęściej dotyka ucha i ust dziecka i mówi właśnie to słowo otwórz się, że to jest ryt chrzcielny. O to chodzi w chrzcie, żeby te duchowe zmysły, które człowiek posiada, a które poprzez grzech zostały dotknięte, żeby te zmysły na nowo uzdrowić, żeby je uleczyć, żeby człowiek mógł właściwie słyszeć i właściwie mówić. I to Pan Bóg chce zrobić z każdym z nas, który dzisiaj pochylam tym słowem, który tego słowa słucha. My, mimo że po chrzcie zostaliśmy dotknięci, ciągle potrzebujemy na nowo tego uzdrowienia, bo ciągle mówimy źle, ciągle słuchamy rzeczy złych, więc ciągle na nowo potrzebujemy tego uleczenia. I Chrystus przychodzi, żeby nam to uczynić. Coś, co tutaj też to słowo pokazuje, że na czym ten grzech polega człowieka. Między innymi na tym, że wie lepiej, aniżeli Pan Bóg, co powinien zrobić i jak powinien Pan Bóg zrobić. To jest niesamowite, że ten tłum, nawet jeśli przyprowadza tego głuchoniemego, to już wie, co Pan Jezus powinien zrobić, jak go uleczyć. Nie tylko, że powinien go uleczyć, ale w jaki sposób. Włóż na niego ręce. My już wiemy, w jaki sposób to zrobić. I potem jesteśmy często zgorszeni, bo nie widzimy tego działania Pana Boga, nie jesteśmy otwarci, nawet często nie dopuszczamy tego działania Pana Boga w sposób, który Pan Bóg chce go przeprowadzić. To jest jak ten
Syryjczyk Naaman, który przychodzi do Elizeusza, żeby zostać uleczony z trądu. Ale kiedy Elizeusz każe mu się obmyć w Jordanie siedmiokrotnie, to jest tym zbulwersowany, jest zgorszony, jest zniesmaczony. Otwiera sobie napięcie i chce odejść. To nie tak miało być. Przecież myślałem sobie, wyjdzie, położy ręce, wyciągnie te ręce, wypowie słowo i zostanę uleczony. Jak nie, to jestem zgorszony Pana Bogiem. Dobrze, że był na tyle mądry, miał to ucho otwarte, jak ten dzisiejszy głuchoniemy po uzdrowieniu, że usłuchał kogoś, kto był byle kim. Usłuchał sług, którzy mu przetłumaczyli, ale dlaczego? Dlaczego jesteś taki zbulwersowany? Gdyby ci kazał coś zrobić wielkiego, zrobiłbyś. Dlatego tym bardziej drobnostka, którą ci nakazuje, czyni, jest, wchodzi w posłuszeństwo i doznaje uleczenia. Tutaj ten tłum też ma już swoje widzenie. Tak Pan Bóg powinien zrobić. To jest to, co my mamy, jako ten tłum, jako ktokolwiek. Ja już wiem, co Pan Bóg powinien zrobić, w jaki sposób Pan Bóg powinien mnie potraktować, jak mnie uleczyć. Tu powinien zrobić to, tu powinien mnie dotknąć, tu powinien powiedzieć, tu powinien... A Chrystus nic nie powinien, robi zupełnie co innego. Wyprowadza tego głuchego, niemego poza obóz, tam sam na sam dotyka go, leczy go i wraz z nim wraca dopiero do tych ludzi. Nie widzieli, nie byli świadkiem tego czynu, tylko i wyłącznie ten dotknięty tą chorobą. Ale oni znowu otrzymują to polecenie, wszyscy, nie mówcie tego nikomu. I oni łamią to przekazanie. Mówią, ale mówią nie tak, jak trzeba. Mam nadzieję, tego słowo nie mówi, że ten głuchoniemy, uleczony, że on się podporządkował temu słowu Chrystusa, że on nie mówi, ten, który był dotknięty, że on, ten, który doświadczył tego wszystkiego, że miał na tyle mądrości, tyle zaufania do Chrystusa, że jego serce zostało dotknięte, że nie mówił tego, tłum rozpowiadał to wszystko, mieli swoją wizję, wcześniej, później, tak naprawdę oni nie zostali dotknięci, ich usta, pomimo, że mówili i nawet robili dobre rzeczy, bo prosili Chrystusa o uleczenie, ale tak naprawdę nie zostali dotknięci, nie zostali uleczeni. Chrystus przychodzi dzisiaj do mnie. Chce mnie dotknąć. Czy ja chcę się Mu podporządkować? Czy chcę, żeby Pan Bóg dotknął mnie tymi swoimi palcami? Żeby dotknął moich ust? Żeby nie mówiły rzeczy złych na innych, słowa krytyki, słowa wyżalania się, słowa o innych, obmowy, kłamstwa, tyle tych złych rzeczy, żeby dotknął moich uszu, żebym nie słuchał zła, żebym dzisiaj nie otwierał im komórki nawet na rzeczy złe, nie słuchał ich, nie dawał w siebie wsiąkać temu całemu brudowi, który płynie z tych różnych źródeł, żebym umiał zatkać to ucho, kiedy słyszę mowę złą o kimś ze strony kogokolwiek. Chrystus, żebym widział Chrystusa, który przychodzi do mnie i dotyka tymi palcami moich uszu, moich ust. To będzie dzisiaj, może nie jeden z nas będzie miał tą możliwość, tą łaskę, że jego język, jego usta zostaną dotknięte ciałem Chrystusa, tym jego palcem, jego ciałem, całym jego ciałem, że przyjmę to jego ciało do moich ust, że przyjmę jego obecność w moim życiu i że to ta obecność będzie mnie zmieniać, że będzie mnie leczyć, że będę mógł powiedzieć dzisiaj w ten właściwy sposób wszystko dobrze uczynił, że będę patrzył na moje życie z wdzięcznością. Nie to, że będzie super, będzie idealnie, będzie inaczej niż myślę. I w tym zobaczyć, że Bóg chce inaczej. Że nie demon będzie mi tłumaczył, interpretował moje życie, że wszystko jest do bani, że jesteś biedny, że jesteś opuszczony przez Pana Boga, że inni mają lepiej. Nie, że zamiast tego wszystkiego to wszystko demoniczne, że demon nie chce zabrać tą radość z działania Pana Boga w moim życiu, a mogę to, na to się zamknąć, tą
możliwość, tą opcję dał mi Chrzest Święty, który przyjąłem, i teraz mogę odpierać to, co jest złe, a mogę się otworzyć na to, co jest dobre.